Dzień dobry Państwu. Dębickie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Złota Bara zaprosiło nas na ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Złota Bara Dębica 2015. Witam serdecznie. Witam pary, które wezmą udział w rywalizacji w tej części dzisiejszej imprezy. Pozwólcie Państwo, że powitamy gorąco pary z klubu Axel Rzeszów. Kraków ma również swoich przedstawicieli. Witam parę klubu AZ Przemyśl. Witam liczną grupę parę klubu Bawinek Kraków. Kolejny klub, który witamy, Elida Mielec. Zatańczą również pary klubu Emika, Pałac Młodzieży Tarnów. Blesz Staszów. Witam serdecznie. Gala Mielec. Gasiek Rzeszów. Gracja Krosno. Klasa Tarnów. Oleczka Kraków. Profesjonal Dance Głogoczów. Podkarpacie Jasno. Sempre Kraków. Signum Dance Hyszne. Tak Jarosław. Teraz przywitają przyjaciół z linii klubu, kłaniając się Państwu parę gospodarzy klubu Złota Para Dębica. Pary oceniać będą na dzisiejszym turnieju pani Małgorzata Igielska z Krakowa. Małgorzata Dziedziczak z Kielc. Pan Włodzimierz Ciop. Warszawa. Łomianki. Pan Andrzej Bieniek. Wrocław. Pan Antoni Żaliński. Warszawa. Pan Jarosław Dziedziczak z Kielc. W komisji skrutacyjnej współpracują pan Mieczysław Kowalski z Krosna, pan Dawid Sasow z Chorzelowa. A parę ocenia i pełni obowiązki sędziego głównego pan Dariusz Adragan z Krakowa. Co się panu z ręką stało, panie komisarzu? Później się dowiemy. Oprawę muzyczną przygotował pan Dariusz. I klasa Tarnów. Opiekę medyczną na dzisiejszym turnieju sprawuje pan Zbigniew Szymaszek. Jego stanowisko tam przy stoliku w pobliżu widowni. Kierownikiem turnieju jest pani prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca, pani Beata Cierpik. Kierownik artystyczny nam się troszeczkę schował, ale jest już z nami. Pan Maciej Berger. Ja nazywam się Adam Berkowicz.
Mistrza. Będę miał przyjemność poprowadzić również tam część dzisiejszej imprezy. Czeka nas sporo innych występów, od najmłodszych po pary już na dorosłe. Życzę panom powodzenia. Bardzo proszę o paradę wokół parkietu. Za chwileczkę zaprosimy do występu turniejowego pierwszą grupę par, a będą to pary klasy E powyżej lat 15. Za chwileczkę już będą powieszone programy, ale wiadomo, że pierwszą grupą będzie klasa E powyżej lat 15.